Show. Witamy serdecznie w następnym odcinku Pokaż co potrafisz. W tym odcinku pokażemy czołg TDEC 9 tieru amerykański T-30 na mapie Himmelsdorf na spotkaniówce. Ale na początku, znaczy meczyk rozegrany, rozegrał gracz Pyziu. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Ale na początku powiem wam kilka słów na temat tego czołgu, bo chyba półtorej roku temu, może nawet później niż półtorej roku temu, T-30 to był 10 heavy tank amerykański. Później przyszła taki patch, który zmienił tą linię bardzo mocno i bardzo korzystnie dla graczy, ponieważ nie dość, że ten T-30 nie był zbyt cenionym czołgiem i dostaliśmy T-110G5, ale został zamieniony T-30 z 10 tieru heavy tank na 9 tier TDEC. Oczywiście wszystkie jego tam zalety, które miał ten T-30, zostały znerfione. On miał bardzo dobrą szybkość obrotu wieży, delikatnie szybszy reload, bodajże o 2 sekundy i tam jeszcze kilka rzeczy. I o którym mogę właśnie jednej rzeczy powiedzieć, to była jedyna dziesiątka na początku, która miała największe pierdolnięcie w grze. Tak, to była jedyna dziesiątka, która na CW nie używała Gold Pestek, ponieważ miała najlepszą penetrację. Penetrację chyba z 280 to i było, była, nie? Była po 700 chyba, nie? Po 8. Średnio 750. No, bo był IS chyba 7 i co tam jeszcze było? IS 7 był wtedy tylko Maus. Niemiecki był Maus, no. I te 130 to były jedyne 30 heavy tanków w grze. Okej. Okay. Dobra, więc jesteśmy na Himmelsdorfie, ale jaki teraz jest T-30, to ja szczerze mówiąc nie wiem, bo ja TDEC-iem T-30 chyba już za bardzo nie grałem. No to teraz, Pyziu, oddaję ci mikrofon, opowiedz, jak teraz gra się tym TDEC-iem. Powiem ci prawdę, że ja nie grałem wcześniej, bo jestem młodszym graczem, ale po prostu twarda wieża zaleta. Tylko ten gong na górze wchodzi, w ten gaczek i bardzo fajne działo, które po prostu widzisz teraz jak bije. Czyli sobie bijesz, na razie pierwszy kill, przeładowanie w okolicach 17 sekund bodajże to jest, nie? Ja miałem tu tylko założoną wentylację i ładowało mi 19,6. Aha. A to nawet nie wiem jaki teraz jest reload. 19,6 to jest sporo, nie? No, ale za celne nie jest, niech, jak celuję tak 400 do 600. Wiadomo, jeżeli chodzi o amerykańskie czołgi... Jak trafi, to jest szczęście. Jeżeli chodzi o amerykańskie czołgi, T-30, T-29, T-34 charakteryzują się właśnie bardzo twardą wieżą i niestety miękką dolną częścią czołgu. Tam chyba wszystko wchodzi, nie? No, grałem tu nawet 6 tiery przebijają, bez problemu. Jak najlepiej grać tym czołgiem, twoim zdaniem? Powiem tyle, jego zaleta jedna też jest, niska depresja działa. Bardzo nisko opuszcza to działo. Coś cię przerywa, nie? Uchować się z jakimiś górkami. Ładnie. Proszę? Coś cię przerywa. Jakimś. Możliwe, że coś tam ściągasz, jakieś filmy i nie? Dobra, nieważne. Czyli ma bardzo ładną depresję działa, może opuszczać działo. Czyli jak podjedzie pod górkę, zdecydowanie może obniżyć lufkę, pokazując tylko i wyłącznie wieżę, jarzmo, zasłaniając miękkie części czołgu. Tak my gadu, a tu już 4 kile i 3000 damage'u. Ale to chyba jeszcze nie koniec. Czyli jaki miałeś plan? Oczywiście na spotkaniówce na Himmelsdorfie, moim też zdaniem, najwięcej się dzieje na tym healu, nie? Czyli to był twój plan, ale teraz postanowiłeś samodzielnie wyruszyć w dalszą drogę, tak? Tak, bo tutaj bazy już kapują, to chciałem bardzo szybko dojechać, a jak widzisz ten czołg nie jest za bardzo szybki,
i wcześniej rozpocząłem tą. Czyli prędkość maksymalna to jest chyba 30 coś na godzinę, nie? Tak, ale rozpędza się pomału. Tak tylko przypomnę te dawne czasy. Ja pamiętam nawet kiedyś robiliśmy filmik z Rafałem, to ty na hita zdjąłeś tę 30 10 tieru ISA 7, pamiętasz to? Rafał? Tak. Zgadza się. Nawet tam było chyba u ciebie, jak no. Kula był formowany. Jednym strzałem ISA 7. To był kiedyś jedyny ten T30. Blow-up, jaki miałem na tej grze, czyli jeżeli chodzi o ISA 7. Aha. Tak trafiłem, że po prostu miałem jedyny blow-up. No, nie zdarzyło. Tak samo wspominając na przykład T34, tutaj też T34 kiedyś nie był czołgiem premium, tylko był 9 heavy tankiem, którego ty nie lubiałeś, a mi się podobał. On miał w zasadzie to samo działo, tylko był o wiele, wiele żwawszy niż teraz T34 i przeładowanie chyba w okolicach 10 sekund bez tam żadnych wykąpanych sióstr. Czyli można było zejść nawet do 9 sekund reloadu. Działo to samo, tylko tobie się chyba ten T34 nie podobał za bardzo kiedyś. Tak samo T30, nie? Rafał? No, T30 już bardziej, T34 nie za bardzo. No. No i ty odkapowałeś teraz to, Pyzu? Tak, tutaj na hita zszedł, ale tam jeszcze taj. Tygrys drugi i Ferdek bronili i jak się nie mylę, Ferdek był na pewno na fulla i... Jest na fulla. W zasadzie już masz specjalistę. Na dobicie albo też na fulla. O, tak, ale bardzo podobał mi się ten czołg, bo sprzedałem go, nie wiem, wczoraj chyba. Te 30 już sprzedałeś, tak? Tak, już następcę kupiłem, te 110 E4. No niestety E4 została znerwiona w którymś tam patchu i w tej chwili już jest mięciutka. Znaczy, nie jest taka miękka, nie, oczywiście, ale zdecydowanie miękciejsza niż była kiedyś. Kiedyś była prawie tak samo twarda jak E3. Dobra, już 6000 damage'u zrobiłeś i 7 kill. Ale to chyba jeszcze nie koniec, nie? Nie, tu jeszcze fel nie spada, ale ci, co są na bazie, to zajdą. Czyli ty mówisz, Pyzu, że już występowałeś u mnie w jakimś odcinku. Tak. I to był czołg T-80. Tak. Rosyjski, czy jaki to był czołg? Tak, rosyjski light. A, coś tam pamiętam. O! Drugie podpalenie w czasie meczu i patrzy się jak ładnie, ten damage wzrosnął już do 8000. No to teraz już chyba nie było żadnej możliwości, żeby wróg zwyciężył. 2 8 tiery zostały, u was jesteś ty, czyli 9 tier. A tutaj jak widzisz piszą premium T30, a kolega z mojej drużyny premium respect T30, to jednak pociesza to trochę. No. Jeszcze kogoś tam zabijesz w tym meczu, czy 8 killi tylko? 9 będzie, ten Tiger zejdzie jeszcze. Aha. No to zobaczmy, jak go załatwisz. Czyli ten Tedek jest... bardzo fajny do gry, nie? Podobała ci się gra tym czołgiem, nie? Tak, bardzo. Nawet na CW my, ten klan, co jestem właśnie, bierzemy go często, braliśmy. Bo to naprawdę, gdzieś na górkę wyjedzie, schowa, wystawi wieżę, to nikt go nie przebije. A lepiej opuszcza niż E4 lufę, nie? No, oprócz Arla 4-4 to chyba najlepiej opuszcza. Okej, okay, a ty w jakim to klanie jesteś teraz? SD. SD. Czyli rozwiń nazwę? Silver Dragon. Czyli srebrne smoki. Nie, srebrny smok. Srebrny smok. Tutaj prosiłem KW4, żeby mi zostawił tego ISA drugiego, żeby tam medal
pola chyba mieć za 10 kili. Ale niestety Fragołap ci go zdjął. Tylko tak poinformuję, że jest to twój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o exp z wszystkich twoich meczy do tej pory, a rozegrałeś już ich ponad 16 tysięcy. Czyli exp w okolicach chyba 2700, damage... 2740 chyba. 2740, damage ponad 8200. No i to był właśnie czołg T-30, który naprawdę można polecić, szczególnie tam, gdzie można grać wieżą, jest naprawdę niezawodny, a w tej chwili już nie ma tak dużo artylerii, więc przyjemnie gra się nawet na otwartych mapach tym czołgiem. No to nic, dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie. Cześć.